Jo się no, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj gramy w Driving Simulator, a wy subskrybujcie kontrucior, lajkujcie, my chętnie go 60 subskrybentów. Dzisiaj ze mną jest... Primek. Grand Race. Idziesz? No, ja idę. Dobra, to ja też. Ale na sam początek Grand Race, na rozgrzewkę. Na rozgrzewkę, gdzie ty jesteś? Ja jestem obok... O, 11 ty. Ja jestem obok śmiesznego ludzka. Ja w ogóle wczoraj dokupiłem sobie Nitro. No. I te kłady, jest to tam 102 000. No. I silnik najlepszy. Okay. I teraz bez nitra to jeździ 236 bez nitra. No, a z ja nitrem byłem... 250. Mhm. Ja byłem trzeci, gość się wywalił, byłem drugi, jakoś mi się zlagowało, że byłem pierwszy. O kurczę. A później gość mnie wyprzedził, teraz mnie wyprzedza, ale jestem piąty. Ale... A jest 11 osób, czyli prawie max. No. Najgorsze jest to, że ja jeszcze nie jeździłem tymi drogami dziś. No. Ten. Tekstury mi się wczytują i trochę laguje. Kurde, drugi jestem. Ja piąty. Myślałam, że to ty mnie wyprzedziłeś. Nie. Dobra, jeden się wywali. Dobra, ja za wolno jadę. Trzeba maxa odpalić. No właśnie w tym problem. Że za wolno się jedzie. Później... Ta fura jedzie 255 na godzinę! Z nitrem? No. A. A bez nitra 236. Ja niestety mam lag i trochę wolniej jadę. Znaczy nie wolniej, tylko gorzej się skręca na pewno. Jeszcze nie... Nowy dzień i nie mam z tego doświadczenia. Gorzej. Ale było lepiej. No, było lepiej. Razem jeszcze się wszystkie te tekstury... Gdzie jest gość z pierwszym miejscem, ja mam pytanie. On mnie wyprzedził przed chwilą, a już go nie widzę. Nie wiem, ja jestem trzeci i na tym skręcie... O, teraz czwarty, bo na takim skręcie wypadłem. Ale prawie do wody. A serio, ten Ariel zbyt dobrze driftuje. Szczerze, ja nie wiem, czy zdążę. Jestem obok Downtown Race w drugiej minucie. Ja jestem w drugiej minucie, koło latarni przejeżdżam. A, no to ty jesteś do... No trzeci jestem, się zablokowałem. A. O nie, czekaj. Ja nie pokazywać, nie mogę pokazywać, co mam na mapce napisane. A mam. Znaczy z tyłu w sensie, na rejestracji jakby. A ty możesz zobaczyć, co ja mam na masce po wyścigu. Zaraz zobacz. Ale nic w ogóle takiego właśnie osoba... tego. Czwarta osoba ten. Czwarta osoba stoi na samym początku, a jest czwarta. O, teraz ja jestem czwarty. Czyli osoba nieruszająca się cię wyprzedziła. Właśnie nie wiem, jak to jest możliwe. Ej, jak zasłaniając tamto i mi się ciężko trochę gra, ale raczej nie. Nie odsłonię. O, ale wypadek. Dobra, po prostu. Nie, ale to nie będzie, nie ma szans. O, wyprzedziłem osobę, zmienić, która jest. Zaraz po prostu. Tak. Zrobimy krótkie cięcie i zmienię po prostu. Nie no, ja jestem pod tym dużym mostem, czy jakby w górach, jestem 3 minuta 35 sekunda. Ja nie zdążę ich. Ja zrobiłem. Jestem czwarty jakimś cudem. I ej, jakbym zrobił pierwsze miejsce, to od razu bym zrobił pierwszego taska. Aha. Ej, no to nie. Zaraz pokażemy też taski. Nie, ja nie zdążę. Jestem w czwartej minucie i zjeżdżam z tego mostu. Raczej nie zdążę. Ale nie. Może? Nie, raczej nie. 10 sekund mi zostało. Nie zdążę, nie ma szans. Dodaję czasem do tego. Do Grand Race. Teraz został mi skręt w prawo i prosto. Dobra. O, widzę cię! No. Ej, co? Jest jedna paska za 10 koła zrobionego. Ja prawie mam 8800. Dobra, zaraz się widzimy, za moment dosłownie.
Dobra, już ogólnie jesteśmy. Au. Przyjrzymy się twojemu autku. Ja mam Lambo tradycyjnie. No, pokaż swoje autko za 350 tysięcy. Plus ulepszenia maksymalnie, no to było ile? 620 no. Około tysięcy. Razem z autem. Ale mnie stać teraz na ostatnie ulepszenie. No. Fajna rejestracja. A moja fajna? Poczekaj, kupiłem ostatnią. Kupiłem ostatnie ulepszenie. Gość we mnie wjechał. Poczekaj, nie ruszaj się. No, fajna. Nie miałam pomysłu, na szybko wymyśliłem. Niestety mam trochę lagów, ale dobra. Co teraz? Idziemy po prostu gdzieś. Ja idę na prężiraj. Dobra. Siema. O, lamba są. Lamba? No nie jest jak to jest. Gość też ma te auto za 350 tysięcy. Ale on nie ma maksymalnie polepszeń, bo go nie stać. On chyba kupił niedawno. Jestem czwarty, mam lag. A widzę drugą. Zapomniałam, że nie umiem na tym Frenzy jeździć. Jestem piąty. A ja widzę drugą osobę z podobnym. Ja widzę osobę, która ma drugie miejsce z podobnym autem do ciebie. Jestem piąty, bo nie, tam są kontenery. Ja nie umiem skręcać się nic. Coś nie wiem. Na lewych kołach jechałem, serio? Jak to się zaraz tym sprężirej skończy? No ja wiem. Jaką ja mam tu rywalizację? A ja się wywaliłem i teraz jestem dopiero za tym miastem. No nie, no się wywalam ciągle, nie wiem. Jakiś trawa jakaś. Dwie osoby się poddały. Jestem trzeci jakimś cudem. Jakbym zdążył wyścig zrobić, to by było fajnie. Tylko że w górkę wjechałem jakąś. Gość podjechał właśnie. Fifi lub jest. A to tak. Dobra. Już nie ma tu lupa. 2650. Dobra, ja jadę na downtown. A okej. No nie wiem gdzie jadę, ale właśnie że jadę. Gdzieś w tamtej strony. No to ja już wiem, ja się orientuję już. Tak mniej więcej. Osiema. Kurde. Bo ja górą wyskoczyłem. No wiem, widziałam. Teraz trzeba skręcić w którą stronę, ja pamiętam. Nie. Za daleko pojechałeś! Mapy no sprawdź. Właśnie nie patrzyłem na mapę, ale spojrzałem, że tu jest skręt. I tam zagopiłem. O! Kurde, dawaj, ja go! A, domką, no tak! Go! Ja idę. Siema. Ile osób? 8, 9 tam. Jestem, nie wiem, który. A, wy skrótami. Ja nie lubię skrótowców, ja skrótami nie jadę. Nie lubisz mnie? Nie, chodzi mi o to, że skrótów nie lubię. A ja usłyszałam skrótowców. No skrótowców powiedziałem, no. No nie, no jedź, auto jakieś. Lambo to skręca 3 na godzinę, nie wiem. Nie wiem czy gadam. No w drzewo wjechałem, super. Polecam. Pierwszy w ogóle wcześniej to Lambo nie umiałem ten. Jej. Zrobić pierwszego miejsca na tym downtownie. A ja w ogóle. A teraz tym autem robię. To pierwsze miejsce, jak nie wiem, jak schabowe.
I w ogóle. Nie no, to żart. Jestem piąty, serio. Ej, za piąte miejsce coś się dostanie? A raczej. No, ja turbulencję mam jak. Tośmy za to będziemy mieli zrobione wszystkie taki. Piąte miejsce, 1850. Ej, ja już mam dwa zrobione. Ten za 10 tysięcy i Downton tego zrobiłem. Czyli teraz City... Ja też mam dwa. Nie, teraz Salt City Loop. Ja chyba tego nawet nie robiłem. Jak raz robiłem i miałem piąte miejsce. Ojej. A to tym drugie autem. Jest? Nie wiem, nie pamiętam, ale tym autem miałem piąte miejsce. Tak, to pewnie same kostki tam jeżdżą. A i dzisiaj dwa kluczyki dostaniemy, jak wszystkie zadania zrobimy. Czyli jeszcze jedno w sumie. Wszystkie, tymczasem jeszcze jedno. Ile masz kasy? Halo? 32 tysiące. Ja prawie. Ale co prawie? Prawie 32. Masz prawie kasy? Mam prawie 32 tysiące. Kingrace. Jezus! Kiedy jest Soul City Loop? Nie wiem, ja go chyba nawet... Nie no, widziałam pewnie na górze jak był, ale nie wiem. A ja jadę do Soul City Loopa. A ja nawet nie wiem, gdzie to jest. Gdzie ja jestem? Koło tego dużego mostu jest. Widzę. To ja tam byłem przy chwilą, ja jechałem. Jeździłem, pojechałem w drugą stronę. To jest koło King Race'a. Może nie aż tak koło, ale... Nie w tą stronę. Madness City jest bliżej. Mhm. Danda. Tutaj zakręcam, są City Loop. Ej, to pewnie się zaraz pojawi, bo jest żółta. O. Ale będziemy z jakimś szkoksem jeździć, bo... O, chyba... No, bo to pędzy! To ja no. Widziałem, że on jest. Gdzie ja pojechałem? No nie, no ja jeździ się mówię. Ty chwila. Ja się tam patrzę. A, dobra. Nieważne. Ja to? Chciałem powiedzieć, że już ciebie nie widzę, a tu byś z drugiej strony po prostu. Idealne parkowanie. Z tym typem będziemy się ścigać. No on chyba on ma chyba Lambo. Poczekaj, ja zobaczę twój tył Lambo. A. Weź, on ma takie, a ty masz... On ma te za 850. No to... Słabiutko. Na wstecz. No. Jeszcze z jakimś... typem, który ma auto za 20 tysięcy. Ja za 30 tysięcy nie mogłem czegoś kupić. Weź pilnuj chwilę. Mogłeś auto za 20 tysięcy. Nie, ale chodzi mi za 30 tysięcy ulepszenia do tego auta. A nie. Ja wszystko kupiłem oprócz turbo. Co? Zaczęło się? Jakby teraz już nie jest żółte, a ja ciągle patrzyłem. Aha. To co robimy? Był Grand Race, ale nie chciałam zacząć jakby zaraz ten. Był ten, jak to się nazywało, Around the World i nic więcej. Dobra, teraz ja sobie w garaż popatrzę. Mogę sobie jakieś wypizdurzone auto kupić. Ej, Megabox! Te auto dacie kupić, te małe z trzema kołami. Gdzie jest Megabox? A, tu się klika. Gdzie masz Megabox? Nie, na samym dole. Który to? No, na samym dole pisze zamiast hiperauta, to jest Coursiers. I w Coursiersach jest Megabox. Na samym dole. Hmm.
Nie wiem, nie widzę. Serio? No. Ja zbieram na niego. Jedzie 125 na godzinę. Ale gdzie to, w garażu masz? No, w garażu. Garaż. I mam skrzynki. By cars. Co? A, by cars, no. No i na sam dół przewijasz. No. No i masz megaboksa. Ale auto się tak nazywa, to z trzema kołami. A, dobra, okej. Okay. Dopiero teraz skumałem, o co ci chodzi. No ja myślałem, że ty skrzynkę chcesz tego kupić. I myślę, gdzie ta skrzynka. No ja wiem, auto już wiem. Z trzema kołami, to one za 75 tysięcy. Kupujemy? No. Ja na razie nie mam kasy. Dobra, żółty jest, teraz że nikt nie wchodzi do garażu. Mhm, ja nie wchodzę. Jak to nagle stanie się szare, to ja się tak wnerwię. Szytuję się za to, no. Wyjdź na razie z kółka. O kurczę, Lambo jakieś przejechało. Ej, poczekaj chwilę. Co? Nie patrz do garażu, sam mówiłeś. Ja patrzę ciągle na to. Dzisiaj łatwe zadania były. Tak. Mi się wydaje, że jutro będzie taki czas. Robię mogę do sobie przyjść. Cisza na planie. Został jeszcze ten wyścig i być w topce trzeba, no to nieźle. Nie wiem, ale to zadanie nie. Jak on teraz nie przyjdzie, bo on gdzieś poszedł sobie. Jak on teraz nie przejdzie, a będzie ten wyścig, ojej. Grand Race. O kurczę. Primek. Może słyszy. Primek. Jestem. Bugatti z nami będzie się ścigać. Chodź tu może. Chodź. No nie. Dobra, właśnie się zacznie. A dawaj, wypychaj. A, Lambo. Albo Bugatti. Nie. Nie. Ja się z Bugatti ścigam. Ja nie znam tego toru. Jak ono jeździ? Kurde. Ja za wami jadę. Ale lagi masz. On szybko jedzie, no mam już tak. Ajaj. Ale on pojechało. I patrz tu w topce by jakbyś dołączył, bo ty jakby wyszedłeś na chwilę z kółka. No. Jakbyś dołączył, byśmy... Trzeba ukończyć, by było tylko... Nie! Tak trzy. Wyścig, by trzeba było ukończyć, byśmy mieli zadania obejść. A ja będę miał zrobione, jeśli wyścig zrobię. Jeśli ten czas się nie skończy. No. O. Bo mi ostatnio się skończył. Jak Lambo jechałem. I ty pięć osób, piąte miejsce miałeś? No. No nie. Już myślałem, że wypadłem. Jak ja grałem z hiperautami, nie? Mhm. To się nie dziwię. To nie dziwię. Kurde, no gdzie ja wpadłem? Ale dobra, trochę... Nie no, chyba nie ma szans. Wpadłem i nie mogę... A jak ja ci mówiłem, co ja będę chciał kupić, po tym, co teraz kupiłem, a ty co będziesz kupował? Nie wiem. Czy ja tak mogę?
Nie mogę, dobra, czy mam... Nie wiem na razie, ja teraz wyścig robię, mam minutę 30 i jakby z toru wypadłem. I muszę teraz zawrócić i teraz wziął strzałkę i jeszcze raz jadę. A ty gdzie jesteś? Czekam przez cały wyścig, bo się zgubiłam. A to nie jest szybki ten wyścig, bo ja drugie okrążenie, a teraz zwróciłem na to uwagę. Zawodowy rozkaz normalnie. Albo ścianę musi się uderzyć. No inaczej nie byłoby go. O Jezu, prawie wypadł. Dobra, poczekaj, muszę. Jak myślisz, że jak zjem batona proteinowego, to dodam się do kierowania? Mi się wydaje, że nie. Nie skończyłem, nie zdążyłem. No, tak mi się wydawało. O, South City lub na górze. Dołączam. Ile osób? Patrz, ile... Było 3000 jak dwie osoby. O kurczę. Ile? Ła w dupę. 7. Dużo. Jestem na, prawie na końcu. A my z tym... z Challengerem się... ganiamy. Który jest tańszy ode mnie. Ode mnie. Kurde, ty... Widziałeś? Co się odwaliło? Widziałeś? Ale czemu ty masz drugie miejsce? Ty chyba nie widziałeś tego. Widziałem. A czemu ty masz drugie miejsce? Kto jest? Nie wiem, co tak działa, że... O, ten gościu. A nie, on drugi jest. Ale on jest drugi! Czwarty jestem. Ale to tak chyba działa, że jakby ja niby tu jestem, ale tak naprawdę z przodu gościu jest szybszy i on jest... pierwszy. Teraz ja a mi się czwarty, wydaje, że jednak ktoś jest jeszcze dalej przed nami. Może. Kurczę. Ale ja salto wcześniej perfekcyjne zrobiłem. Aha! Gość, który ma pierwsze miejsce, stoi na mecie. On to skończył już. Ej, to jest znaczy, możliwe nie... nawet? Jak się go... Znaczy, trzeba... No... Później trzeba zobaczyć, jak się gość nazywa, ile ma kasy. Bo może miał jakieś... Znowu salto w tym miejscu. Co jest? Jak będziesz przejeżdżał drugi lap, to sobie zobaczysz. No ja wiem, widziałam, że tam stał, no. Trzeci jestem, ktoś wyszedł. Ja jestem drugi. Nie, bo tamten typ to zrobił chyba, albo... Jeden zrobił, a może... Jezus! Co? Ale flip, ale spadłem. Zrobiłem flipa, ale spadłem. Ja w tym samym miejscu wcześniej zrobiłem dwa salta idealne. To jest, dobra. Trzecie miejsce, jakoś wyszedłem stamtąd. A ty widziałeś, gdzie ja się wywaliłem? Ja drugie miejsce, co? Ty widziałeś, gdzie ja się wywaliłem? Nie, nie widziałam. Mam dwa klucze, bo dwa te strejki. Mam drugie miejsce, 4250. Osiema. Ale gość, który to zrobił... No. Minuta 24. Ej, ja mam dwa klucze. To musisz dokupić skrzynkę. Ale ja jakby jedną mogę otworzyć. Mam jedną skrzynkę. A no to cóż. A jaką masz? Common tylko. Ja jutro dostanę właśnie common. Ona 5000 kosztuje. Znaczy open 1k. Common nitro ale pan... dostałem. I muszę skrzynkę jeszcze kupić. Jak będzie 22 dzień, od 6 dnia, jak będzie 6 dzień, od 6 dnia nie będę otwierał chestów. Bo patrz. 22 dzień dostajesz klucze i to dopiero od 6 dnia do 22 dostajesz klucz, nie? No. Więc ja nie będę otwierał skrzynek i na 26 dzień otworzę sobie legendara. No. A wiesz, że ja teraz mogę za 35 tysięcy kupić skrzynkę legendarną i mam jeszcze kluczyk, to mogę ją otworzyć chyba? Masz kluczyk? Mam jakby dwa kluczyki dostałem. No tak. No i mam jeszcze jeden, bo jedną otworzyłem common, a teraz mogę kupić za 35 tysięcy i otworzyć... Ej, dobra! Co? Nie otworzysz tego. Nie? 8 kluczy trzeba. A na rzadką? Rzadką? No. Na rzadką nie wiem. Bo ja kupiłem legendarną już. Aha. A mam 5 kluczy. No to ja chyba common kupię, bo on common chyba myślę, że też może nie być. Ja muszę sobie pojeździć albo po rejsach pochodzić, żeby zarobić na te 8 kluczy.
Uncommon kosztuje 2 klucze. Ja muszę common zrobić za 5000. Dobra, otwieram common wrap dostałem. Okej. Okay. Teraz tak. Dobra, to jeśli jak na drugi dzień dostaliśmy 2 klucze, to na czwarty dzień dostajemy 4 chesty? Nie wiem. Ja jestem na jakimś dash race, nie wiem jak to. Tristapper dash, czy jak to tam było. Jakiegoś wrapa dostałam, nawet fajnie wygląda, ale chyba z niego nie skorzystam. Ja, ale jak ja Gendara otworzę i dostanę wrapa, to rozwalę kompa, nie? Tak się wnerwię. I czekaj, ja dostałam wrapa i co? Po co mi wrap, jak umiem auta sobie ładnie pokolorować? Nie wiem. Które są 3 razy tańsze. Ja dostałem wrapa i co ja jeszcze? Nitro dostałem. Okej, mam zielone nitro. Za 2%? Nie wiem ile. Zaraz sprawdzę. One ma 2% kolego. Uuu, to fajnie. Ja je mam w Lambo założone. Czekaj, teraz tak. A, bo dobra, nieważne. Otworzyłem. To jest... No 2%, tylko nie wiem czy to. Ani nie mogę coś z tego. No to jest 2%. A jeden kluczyk mi brakuje do chesta tego. No do wody wpadłem. Na cokolwiek najmniej procent szans to są chyba na auta wrapy. One mają 0,17% szans. Dobra, mam zielone nitro. No nawet fajnie, na razie chyba tak zostawię. Mam 28 tysięcy. Zrobiłem wszystkie... A, teraz claim. No okej, okay. Czyli mam jeszcze nagrodę. Mam 30 tysięcy. Gdzie jesteś? Jeżdżę sobie i zbieram na kluczyk. 500 mi brakuje. A skąd kluczyk? A, bo kluczyk ile kosztował. Kluczyk ile kosztuje? 2000. A to ja mam. 2000. No. Ale musisz jeszcze kupić, jak chcesz, to możesz jeszcze kupić sobie Legendar Chesta, nie? Jakby tak, i czekaj, Legendar Chesta... Mi brakuje 300 do otworzenia legendarnego tego, Mi brakuje chesta. Około 5000 do legendarnego Chesta i na niego 8 kluczy, czyli 16 tysięcy jeszcze. Czyli muszę nazbierać... muszę mieć 46 tysięcy, czyli brakuje mi około 15. Ja czemu stoję w miejscu, nie mogę się ruszyć. To jest. Exit car. Laga chyba mam. Dobra, zaraz się widzimy. Dobra, już jesteśmy ogólnie, się spotkaliśmy. Krimek ma legendarną skrzynkę. Dobra, otwieram. Wejdę w garaż, zobaczę jak, na ile, co tego. Co dostałeś? Halo? Co dostałeś? Patrz na moje auto ciągle. A, pewnie wrapa dostałeś. Czekaj go. No. A, bo tego nie widać, ja muszę kolor auta zmienić. Wrapa dostałeś. Dobra. O kurczę, takie... No średnie, no. Po całe się wydać? Co? No po całe się wydać na to 50 tysięcy? Nie. Właśnie. Właśnie, nie opłacało się. Teraz pytanie, czy ja mogę to zdjąć? Nie, no możesz chyba. Na pewno. Warp? No warp. Apply. Wrap. Dobra, zdjąłem. No. Ty, a ja chyba go utrzymałem. Co? Bo patrz, bo jak zdjąłem wrapa, no. To teraz wchodzę w garaż, w moje wrapy i nie mam go. A to nie wiem. Aha, widzimy. Idziesz? Grand Race? Idzie. Ale ja nie mam, nie pokazuje mi się. Ha, to ja nie idę. A o ile jest?
chyba 7000 coś takiego, ale ja z nie dołączyłem. Dobra, ja idę sobie pojeździć. No. Już zacznę zbierać na moje autko Labo. No. Nazbieram widzowie 46 tysięcy i zobaczymy się wtedy, bo kupimy legendarną skrzynkę i klucze do niej. Więc zaraz się widzimy. Dobra, ogólnie już teraz był wyścig Grand Prix. No teraz ty walisz się we mnie. Mam 50 tysięcy, więc kupuję legendarną skrzynkę i kluczyki. No, kupiłem legendarną skrzynkę. Teraz tak. Ile mam kluczy? Mam 0 kluczy. To muszę kupić... 8. Mam 3, 4, 5, 6... 7. Jak mi 1000 zabrakło? Czekaj, ja miałem... Nie wiem, ale ja jestem na Grand Race. Aha, czekaj, to widzowie jeszcze nie mamy, jeszcze jednego kluczyka mi brakuje. Nie wiem, jak ja to wyliczyłem. Kurde! Ja wyliczyłem... Ja miałem puste klawisze. Że... ja wyliczyłem, że jak będę miał 46 tysięcy, to starczy... Ale nie, dodaj sobie 16 plus 35. No właśnie tak, a ja wcześniej źle policzyłem, bo liczyłem jako 30 tysięcy, a nie 35, to ja źle policzyłem. Ale zaraz myślę, że będę miał. Ty Grand Race'a robisz? No, o 11, a jestem trzeci, bo ktoś jakiś typ, nie wiem. Jakbyś był trzeci, ten gość, który był przed chwilą pierwszy, wyprzedził nas, mimo to, że go nie widzę. A, nieważne. A dobra, ja gwituję, ja nie wziąłem tego. Ja idę na Stikimanie, z policją jadę. Ja zagwitowałem. Jestem pierwszy, policję wyprzedziłem, łatwo. I tak i policja tego słucha. Życie to żarty, żartuję. Dobrze skręciłem. Pierwszy raz w życiu, tyle czasu zaoszczędziłem. O, teraz smug walnąłem, no super. Ale jestem pierwszy. Słupy to twoje koladzie widzę. Co? Widzę, że słupy to twoje koladzie. Tak samo jak kwiatuszka koledzy, to są pająki. To jest dosłownie... Nie! Widziałeś to? No. Kurde. Ej, ja mogę tak jakby... Nie. A ja czaisz, że ja pierwszy jestem? Dobra. Aha. Ha. Ale nadal jestem pierwszy. A, nie skończyłem. Nie zdążyłem znać. Ale mam 2500, więc kupuję kolejny kluczyk. Baj. Teraz tak, chodź do Grand Race'a. Jechać? No. Dobra. Ja już jestem. I teraz tak, mogę kupić, w sensie, że tą legendarną skrzynkę to kupiłem. No gości, nie pewnie. Jakiś Beanos. Kupiłem sobie, mam 8 kluczy i jedną legendarną skrzynkę. Jesteś już? Drag Race. A, trochę do góry muszę pojechać. Mhm. Ile to zajmie? Ja nie wiem, gdzie ty jesteś, więc tyle spałem. A, widzę cię. W sensie na mapie. Teraz prawo. A, no może. Dobrze, jadę. Dobrze. Teraz czekaj. Jedź tą ulicą. W lewo. Jesteś moim Google Mapsem. I prosto. Ten co jest moim Google Mapsem. Mhm. Siema. Elo. Dobra, mam ten legend... O Jezus. Znowu to powtarzam. Legendarną skrzynkę. Otwieram ją. Aha. Rzadkiego wrapa mam. Pokaż go. Zaraz. Najpierw sam. O, go jest! To ten. Apply.
taki, nie wiem, taki pioruny jakby, coś takiego. Widzisz? Tak. Ale nie wiem. Możesz nawet używać go teraz. No właśnie teraz zostawię. Dobra. Ten na pewno jest lepszy niż tamten. No, uwaga. Dobra. Na dzisiaj to było tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, papa.